Cześć, tu Aga. Witam Ciebie na moim kanale YouTube. Dzisiaj przedstawię Tobie praktykę, która jest taką trochę ekspresową praktyką stymulującą energię w naszych czakrach. Jest to też praktyka, która właśnie wzmacnia nasz kręgosłup i która pozwoli poczuć Tobie tą energię przepływającą przez wszystkie czakry, wzdłuż kręgosłupa, przez wszystkie od pierwszej do siódmej czakry. Zapraszam. Każdą praktykę kundalini jogi rozpoczynamy mantrą, adi mantrą. Także połóż ręce w modlitwę, w pozycję modlitwy, zamknij oczy, tak aby kciuki dotykały czakry serca. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech, rozpocznij mantrę razem ze mną. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Weź głęboki wdech. Kilka sekund wstrzymując powietrze. I wydech, zrelaksuj. Przygotuj się do kryi. W pierwszej pozycji noga jedna jest wyprostowana. U mnie akurat jest lewa wyprostowana. Prawa jest przy tej nodze. Skłaniamy się do przodu i wykonujemy tutaj oddech ognia. W innym filmie tłumaczę, jak robić oddech ognia. Jeżeli nie wiesz, to obejrzyj. Jeżeli jesteś teraz w czasie okresu lub jesteś w ciąży, to rób głębokie wdechy i wydechy. Rozpocznijmy. Weź głęboki wdech, wyprostuj plecy. Wydech, zrelaksuj i zmień na drugą stronę. Skłaniamy się do nogi i oddech ognia znowuż. Głęboki wdech, wyprostuj kręgosłup i wydech, zrelaksuj. W następnej pozycji połóż ręce na kolana i robimy krążenia. Wdech z przodu, wydech z tyłu. Poczuj energię, która krąży w Twoich biodrach, tam gdzie się znajduje druga czakra. Yeah.
delikatnie zmień kierunek. Do środka głęboki wdech. Wstrzymuj powietrze, delikatnie aktywuj mul panda. Wciągnij brzuch. Wydech, zrelaksuj. Poczuj energię w środku. I chwycę te kostki. Rozpoczniemy takie wygięcia kręgosłupa. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech, spinamy. Weź głęboki wdech. Wstrzymujemy powietrze mul banda. Wdech. Zrelaksuj. I będziemy robić to samo w pozycji skały. Usiądź na piętach. Możesz położyć sobie poduszkę między piętami a pośladkami, jeżeli jest Ci niewygodnie. I wykonuj te same zgięcia kręgosłupa. Wdech. Klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu. Wdech. Wstrzymaj powietrze. Wydech, zrelaksuj. Połóż się na plecach. Możesz mieć ręce pod pośladkami. Unieś nogi do góry. Wdech. Wydech na dół. Na dół do takiego momentu, kiedy czujesz, że twoje lędźwie, twoje plecy są cały czas stabilizowane. To może być połowa drogi. Jeżeli czujesz się silniejsza, możesz całą drogę pokonać. Tak jak Ci jest, pasuje Tobie, do Twojego ciała. Wdech u góry, wydech na dół.
i wdech. Wydech, przyciągnij kolana do klatki piersiowej. I w tej pozycji otwierasz ręce i nogi na wdechu. Wydech, przyciągnij. Wdech, otwórz. Wydech, powracasz. Znowu postaraj się kontrolować swoje lędźwie, dolną część pleców. I wdech, wydech, zrelaksuj. I delikatnie przejdź do pozycji siedzącej. Pozycja prosta, łatwa, nogi są skrzyżowane. Połóż ręce na kolana i unosimy ramiona do góry na wdechu, na wydechu opuszczamy. Wdech, ramiona do góry. I wydech, zrelaksuj. I zacznij krążenia szyi. Głęboki wdech, uwa do góry. Wydech na dole. Jeżeli jest Ci trudno to wykonać, możesz robić półokręgi, czyli od jednego ramienia do drugiego. Musisz naprawdę zwrócić uwagę, jak czujesz się w swojej szyi. Nic na siłę. I zmień kierunek delikatnie. Weź głęboki wdech i wydech, zrelaksuj. Przejdź do pozycji podpartej na czworaka. W tej pozycji przejdź do pozycji krowy i w tym krowie, tutaj w pozycji krowie będziemy robić oddech ognia. Narayan, Narayan.
wdech i wydech, pozycja kota i wykonujemy oddechownia. Wdech i wydech. Wróć do pozycji łatwej, prostej. I w tej pozycji przez moment jesteśmy połączeni z siódmą czakrą, czyli wszystkie Twoje palce się dotykają, również kciuk, ponad głowę i masz ręce ponad głową, ale tak mamy oczy zamknięte, ale tak jakbyśmy patrzyli przez czubek głowy, tak jakby tam było jakieś oko i byśmy przez nie patrzyli przez moment. Głęboki wdech i wydech z relaksu. I ostatnia pozycja w tej kryi jest to Satkriya. Siadamy na piętach. Znowuż możesz położyć poduszkę między pośladki a pięty. Sploć mudra jest taka, że splatamy wszystkie palce, tylko palec wskazujący jest wyprostowany. Dla kobiet lewy kciuk jest ponad prawy, dla mężczyzn prawy ponad lewy. Ręce są przy głowie, tak jakbyśmy dotykali uszu i robimy sat, wciąganie brzuch do środka, nam rozluźniając. Sat, nam, 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 sat, nam. Weź głęboki wdech. Aktywuję Mulbandha. Poczuję energię, która przechodzi przez wszystkie czakry, przez kręgosłup, wzdłuż kręgosłupa. I teraz rób wydech, nie bierz powietrza, tylko wydech. Na pustym oddechu Mulbandha, jeszcze raz. I wdech, zrelaksuj. I
I w tej pozycji połóż się na moment do relaksacji. Zrelaksuj się przez moment. I przyciągnij kolano, zrób skręt ciała w jedną stronę i w drugą. Prowadź do środka, do środka i kilka razy kołyska, aż wrócisz do pozycji siedzącej. Zakończymy tą praktykę mantrą Satnam. Połóż ręce w modlitwę. Weź głęboki wdech i wydech. Wdech. Satnam. Satnam. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję, że byłaś ze mną na praktyce. Do zobaczenia w następnym filmie. Satnam.